Szokująca historia Polaka, który trafił do więzienia w Norwegii za niewinność. No właśnie, pytanie tutaj to pozostaje otwarte. Dzisiaj przedstawiam historię, o której mówił Jasnowic Jackowski. No cała historia jest wstrząsająca, można powiedzieć, w tak błahy sposób. No ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu cię przedstawiam wizję przepowiednia Jasnowic Jackowskiego dotyczącą Polaka w Norwegii. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że wycywona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No rzeczywiście, kiedy to Jasnoideczkowski pojada na swoim kanale ta historia była szokująca, tak, na temat właśnie tego Polaka w Norwegii, który trafił do więzienia, e, który praktycznie można byłoby powiedzieć, że na warunki polskie trafił za niewinność, tak, chociaż według prawa norweskiego nie do końca. E, no, e, to też jest jakby inna sprawa, tak, jak na przykład spyta się więźniów e, po prostu za co siedzą, to większość powie, że za na niewinność, aczkolwiek czasami rzeczywiście zdarzają się takie przypadki, no była chociażby te kwestia w Polsce Tomasza Komendy, no ale ta historia tym bardziej jest szokująca, a więc, no tutaj tą historię Jasnowitę Skowski dowiedział się od znajomego. Pewien Polak, który był w Norwegii, tak, przyjeżdżał tam po prostu samochodem okazało się, że trafił do więzienia, trafił do więzienia i wyobraźcie sobie, w jaki sposób, wcale nie przekroczył prędkości, nikogo nie potrącił, nie doprowadził do żadnego praktycznie tutaj wypadku. Sytuacja polegała na tym, że ten Polak jechał po prostu po, tak, jechał samochodem przez Norwegię, no i zgłodniał. No, normalna rzecz po prostu, ludzka, tak, natomiast, no, może była daleka odległość, może nie chciał po prostu zatrzymywać się na stacji benzynowej, Miał konserwy z. Mięsem, tak zwane turystyczne, tak? Czy, czy jak tam się nazywały konserwy jakieś z mięsem, czy jakąś szynkę w, w puszce? No i miał scyzorek, i tym sezorykiem otworzył tą konserwę. Chociaż dzisiaj pewnie większość konserw ma te takie tam, e, te łóżka, tak? Czy jak to się nazywa, takie zaślepki, takie po prostu, które można pociągnąć, otworzyć. No on no, miał scyzorek, po prostu otworzył. No i e, praktycznie tutaj zatrzymał się na poboczu, tam zaczął jeść po prostu tą puszkę z, tą, z, z, z tym mięsem. Ten scyzoryk po prostu obok był czy ten nóż, tam składany, i potem ruszył w drogę. A e, pół puszki zjadł po prostu. E, nóż ten z, też został, tak? No bo tym nożem jadł. Pewnie tam włożył sobie to ładnie gdzieś na jakiś papier siłnaniowy. Puszka na to i na to ten nóż, tak? No i wyobraźcie sobie, że z, e, po jakimś czasie miał kontrolę e, tutaj z policji. Policja po prostu zatrzymała tego polaka. Rutynowa praktycznie kontrola ten samochód, tak? No, i jak policjant podszedł praktycznie do jego samochodu, bez słowa od razu został po prostu tutaj skuty kajdankami przetransportowany do aresztu. Bo co? Bo się okazuje, że po prostu w Norwegii posiadanie noża na kierowcy pasażera, tak na, na, na siedzeniu pasażera, to jest przestępstwo. Być może po prostu nóż też na widoku gdzieś, na jakimś, jest to po prostu przestępstwo. Pewnie oni to uznają w ten sposób, że tutaj grozi tak, że ten nóż może użyć przeciwko właśnie em, stróżowi prawa i tak dalej. Natomiast no tej historii nie koniec, bo ten Polak trafił do więzienia, wyszedł z tego więzienia dopiero po tygodniu, po ciężkiej tak naprawdę starania się pismach ze strony adwokata tutaj z Polski, który tłumaczył, że on przecież nic nie zrobił, że jest niewinny, że zgłodniał, że tak zjadł po prostu tą puszkę, że ten nóż był, to była kwestia przypadkowa, że nic w ten, nie chciał krzywdy zrobić praktycznie tym policjantom, no i wyszedł po prostu z tego więzienia, ale co ten człowiek się najadł stresu, to jest jego rodzina, jego i tak dalej, tak, też pewnie to kosztowne było z punktu widzenia prawniczego, jeśli chodzi o wynęcie adwokata. No i wyobraźcie sobie kompletna, po prostu szokująca sprawa. Tak, a więc no można powiedzieć w jakiś sposób za niewinność. Z drugiej strony, no nie znał takich przepisów, które tam są w Norwegii, e, tak, że po prostu no nie może mieć tego noża gdzieś na widoku, pewnie są to po prostu względy bezpieczeństwa. Na no ci policjanci zareagowali bardzo tutaj alergicznie, jak to zobaczyli, to zaraz po prostu ku, tutaj z kuli, tak, przetransportowali do aresztu, bez jakichkolwiek tutaj wytłumaczenia. No i też to, że przebywa w tym aresztu przez tydzień czasu, tak, to nie była kwestia tego, że wzięli go na dołek tam na 24 godziny. E, i potem go wypuścili, chcieli go tylko nastraszyć, tak, żeby drugi raz takiego tak czegoś nie robił, tylko rzeczywiście po prostu, nadciężko ciężko tam musiał się było to wydostać, wydostać z tego e, aresztu, natomiast no e, to też jest jakby kwestia, no nieznajomości prawa, no ale ciężko też mieć po prostu znajomość prawa, tak, no, często na przykład Polacy z Polski jadą do Chorwacji przez samochodami, tak, na przykład czy kempingiem, no to przejeżdżając przez tyle krajów nie jesteś w stanie znać po prostu przepisów, e, znaczy przepisy drogowe, co do zasady znasz, taki znaki drogowe, ale przepisów prawnych Jakie obowiązuje prawo w danym kraju, tak? No tutaj też Jasnowiec mówił, tak, Odwołość się na przykład do Stanów Zjednoczonych, że w różnych Stanach, w samych Stanach Zjednoczonych, w różnych Stanach są różne po prostu prawa, tak? To tak, na przykład w Polsce, w różnych by byłych województwach prawa, no na szczęście tego nie ma, jest jedno prawo, które obowiązuje dla całej Polski. No i tutaj, tak samo, właśnie jeśli chodzi o Norwegię, no taka rzecz, która po prostu jest zupełnie nie spotykana aczkolwiek ja z tego co się orientuję to w Stanach Zjednoczonych też jest taki przepis, że jak policjant podchodzi do samochodu to ty nie możesz po prostu z tego samochodu po prostu chyba wysiąść, tak czy nawet, nawet ruszenie po prostu tym samochodem może spowodować, że on może może po prostu oddać szczał, tak ten policjant że nie może na przykład po prostu człowiek samoistnie wyjść praktycznie z samochodu i też no, chyba po prostu taki przepis w Stanach Zjednoczonych że jak jest kontrola drogowa, policjant pod chodzi do samochodu, to ty musisz mieć ręce na kierownicy, nie możesz nigdzie sięgać. To związane chyba z tym po prostu powszechnym dostępem do broni, żeby czasem po prostu tak, gdyby na przykład był jakiś złodziej, który ucieka, żeby nie sięgnął po prostu do kieszeni po pistolet, po broń, tak? Czyli musisz mieć ręce na kierownicy, a jak się do tego nie dostosujesz, no to też się tam mogą skuć, tak? I tak dalej. No ale tam wiadomo, tak? Powszechność, powszechna dostępność do broni, co jest kontrowersyjne tak naprawdę kwestią. No i yy, tutaj rzeczywiście oni są bardzo wyczuleni na w tym punkcie. Natomiast no ja muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z takim przypadkiem, jeśli chodzi o, o Norwegię, no a przecież w Polsce no wiele osób, tak, w ten sposób gdzieś tam jedzie nawet na jakąś podróż, mają jakieś scyzoryki w plecaku i tak dalej, jakaś puszka, nawet jeżeli ta puszka ma tą zawleczkę, no to może się ona urwać, tak, człowiek otwiera sobie sam po prostu tam jakimś otwieraczem, czy po prostu nie, niektórzy może otwierają po prostu scyzorykiem, tak, czy jakimś nożem, no a tutaj prawie ten człowiek trafił do, znaczy prawie, prawie ten człowiek praktycznie tutaj tak by był pewnie wiele miesięcy w tym więzieniu. No i prawie to by się skończyło po prostu tragicznie. No już się skończyło tragicznie, ale nie, jeszcze nie aż tak. Tam, bo jednak po prostu po tygodniu wyszedł. No i szokująca sprawa, czyli no on w ogóle nie dokonał żadnego ruchu w stosunku do tych policjantów, tak zupełnie jakby niewinny. Miał tylko po prostu ten nóż na siedzeniu pasażera. Podróżował sam. Na siedzeniu pasażera była też po prostu ta puszka tego turystycznej czy jakiegoś mięsa, szynki w, 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 w puszce, tak. No, i taka sytuacja, właśnie tam, jaka, która się tam po prostu wydarzyła. No, szokująca historia. Jak znacie takie historie, to możecie po prostu opisywać te historie w komentarzach, jeżeli po prostu mieliście takie przypadki, właśnie znacie takie przypadki z własnego doświadczenia, z waszych po prostu podróży, na przykład na, na świecie, bo na pewno jest to dosyć ciekawa historia. Nie, tak. Tym bardziej pewnie ten Polak miał trudny yy, kom, możliwość poru, poru, porozumiewania się, yy, no chyba, że znał dobrze język angielski, tak, no bo w Norwegii no to jednak musiałby znać się język norweski, tak? No ale chyba, że tutaj tak yy, posługiwał się, no ale no, nie zmienia to faktu po prostu, tak no policja tam nie chciała tłumaczyć wysłuchiwać żadnych tłumaczeń. Sam fakt tego, że siedział od tydzień czasu w tym więzieniu, tak? Yy, w areszcie. To wszystko dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się.